Kto jechał z plagą w aucie? Jechał z plagą, proszę zgłosić. Manolik jechał. Ja jechałem. Był to zwykły dzień plądrowników na pustkowiu. Nic nie zapowiadało się, że dzisiejszy dzień będzie całkowicie inny od pozostałych dni. Elo, elo, z tej strony Kapitan Blady, jest ze mną Plagus, Flotar, Admiros, Manojek i Paweł. Dzień dobry, witam. Ej, drużyno plądrowników, proponuję wziąć samochody i poplądrować trochę pustynię. Kto jest ze mną? Dobrze. Ja już jestem w samochodzie. Świetny pomysł. Ja widzę jeden samochód, czy zróbmy ten? Zróbmy to. Ej, dobra, to bierz tamten. Plądrować. Siadaj do powodzenia, nie jesteś prowadzić, a ja będę w twoim bagażniku. A serio, da się wsiąść do bagażnika? No serio, zobacz, siedzę. Oczywiście, że się ej, mam fajnie to wygląda. Gabaźnik. Jestem gabaźnik. Ej, no ja czekam, aż ktoś wjedzie w mój bagażnik. Flotar, idę do ciebie. To jest wieża legend, pupa. Ja teraz tu pisiarę prowadziłem w zupełnie inne miejsce, nie tam nie ma auta. Widzę skaczącego psa na pustyni. Bo to jest coś takiego plagu, że jak tu się ścigamy się, na przykład mogą być te snajperzy, co nie? I wtedy snajperzy sobie tutaj stoją i na przykład oni ścigają się, myk, 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 z karabinku. Czekamy na zewnątrz, ja czekam na tą osobę moją. Koncepcja. Czym się zmieniało perspektywę? Zabierz mi ze sobą. Ukradł mi samochód. Dobra, jestem bagażnikiem. Ja jestem na bagażniku. O Jezu, to mi zadało obrażenia. Co ty myślałeś? Ja myślałem, że będzie... Walka o surowce. Nie mogę zrobić. Wybuch. Ej, sprawdzam jego ciało. Co się dzieje? Wybuch. Nie. Czemu on wybuchł? Ej, Manojek się wysadził. Ale kto wybuchł? Bo ja no Manojek się wysadził. Wsiadajmy. Innocent był. Może ktoś go zabił. Ja byłem w bagażniku, to nie mogłem nic zrobić. No właśnie, on był w bagażniku, ja też byłem w aucie niby. Ale nie mogę strzelać, jakby ktoś pytał. W sumie to wyglądało, jakby auto wybuchło. W sumie to wyglądało, jakby auto wybuchło. Paweł, ty też wyglądasz, jakbyś był martwy. Nie jestem martwy. Albo związany. Ej, dobra! Pustynia zabija. Bo to jest taki typowy Mad Max jest przyczepiony tak do auta właśnie. Ej, ale możecie na bagażniku zobaczyć, jak to wygląda. No, tak to działa właśnie. Może ktoś tam wejść? No. Ej, ktoś mnie posunął właśnie. No! Co? Flaga, przejechałeś! U nie, przepraszam, niechcący musiał to zrobić. Niechcący? Jak ja zrobiłem. Dobra, Teletubbies już jest w środku. Tyle dobrze w kapsułce. Sprawa jest taka, to brzmi, że musimy wejść do bazy. Wstać Teletubbiesie. Wydaje mi się, że to wejście będzie najlepsze. Co ty myślisz? Możemy spróbować, oczywiście. Dobrze, jadę. Paweł, oni są złymi traitorami. Aha! Traitorze! O nie, strzelają do mnie! Zabij go! Ratunku! Kto do ciebie śmie strzelać? W jakim prawem? Ratunku! Mamy cię! Niewiarygodne. Gdzie jest ten drugi? Zabiliście... Ten drugi? Ten drugi jest Spidermanem, uważaj. Skąd wiesz? Bo widziałem go, jak leciał, co nie? I się przyczepiał spider siecią. Spider. A to szczytowany mały taki ten jeden. Gdzie jesteś, się pytam. Chodź, pogadajmy, ale spokojnie, ja ci nic nie zrobię. Teletubbies jest niegroźny. No zagadaj do słoneczka, bo mocno grzeje. Słoneczko, pomóż mi. Nie dogadajmy się, czekaj chwilę. Chodź, piesku, ja cię pogłaszczę. Ty pogłaskasz pieska. Nara! Do widzenia! Kurde! Daj go, Paweł! No, masz to. Nigdy mnie nie dogonisz. Czemu nie wziąłeś auta, Paweł? Serio, Paweł? Czemu nie mógł? Serio, Paweł? Wszyscy się zastanawiają. A nie mogę go zabić, tak, ten? No, nie możesz. Dlaczego? No wiesz co, Paweł, w ogóle nie potrafi się bawić. Nie, pustynna to nie. Burza. To nie, no pustynna burza. Paweł, tyle męczył tą rundę. Po prostu najlepszym takim. Najlepszy trajter. Sanitariusz? Jestem barmanem, sprzedaję granaty. A ja jestem kotem. No nie! A ja jestem to zabawiam liskiem. Jak jestem errorem? Co ty gadasz? Smoke grenade? Jesteś errorem, no. Nie, proszę mnie tutaj nie dociskać. Nadal jesteś errorem. Dobrze. Nie wierzę, o Jezus! Gra, po prostu ta gra mnie nienawidzi. A teraz? Halo? O, już nie jesteś. Teraz jesteś helikopterem i piesem. A teraz? Co się stało? I piesem też jest pisałem. Jest piesem. Wow! Helikopter. Tutaj jaki czołg jest fajny. Ta gra po prostu w grę mnie wspiera. Tutaj. Aha.
Tutaj, tu. A czemu to jest broń? To tam jest winda, co nie? Tam no bo... jest czoło, gdzie? To jest pancernik. Czekaj. Dobra, czekaj, zwykły, winda, winda. Dobra, Plagus. Jako, że jakiś pojazd po prostu. No nie, no i spychali, znowu mnie zgniotą tą windą. Da się to aktywować jakoś? Uwaga, strzelam. Uważaj, bo ta winda przygniata. Co tam się dzieje? Co ty chcesz aktywować? No, ja wsiadam do czołgu. Aktywować. No czołg się da? No, wystarczy E nacisnąć. Dobra. Naprawdę wcisnąłem. A to się tak nie działa. O kurde. Co tam? O, niezłe dymy tam mają. Zabija, okazuje się. Nie zabijajcie się. No, halo. Czuję się zagrożony. Dwie osoby nie żyją pod windą. Ja wydaje mi się, że to nie jest przypadek. Tam patrzcie, kto tam został, Manojek. Wydaje mi się, że Manojek po prostu zabija. Ale halo, nie żyjesz, jestem niewinny, nie wiem co się dzieje po prostu. Jestem w szoku. Ty. Tylko nikogo nie widzę niestety. O, aha, winda się wydało. Halo, dzień dobry. Jadę. Jedzie. Ej, troszkę. Jadę. Jesteście też na pustyni już, czy jeszcze nie? Myślę, że jesteś traitorem, Manojku. Na jakiej podstawie? Na proszę tutaj dekret przeczytać. Nie wiem, teraz. Jestem detektywem. Jezus, co i mam to specjalne mnie? Zdolności. Ała, palę się! Ała! O nie! Ela! Paweł! Paweł! I co? Pan, no ty i Paweł, no. Dobra. I co? Ty i Paweł. Teraz poproszę Nie. Czyli jednak Paweł. Wydało się, ktoś jeszcze w ogóle żyje. To gdzie jest Paweł? Już nikt nie żyje, Bladi. Zostałeś tylko ty. To za pech się to mówi. No nie. Ale ładna ta winda, prawda? Taka. Cudowna. Poczekaj chwilę, zastanówmy się. Dobra. Teraz ustalmy, kto lepiej strzela. No właśnie, ustalmy, kto lepiej strzela. To może najpierw po jednej kulce. Po jednej kulce. Jak w tym programie muzycznym, po jednej nutce. No. Po jednej nutce. Bum, ja zaczynam, była mniej życia, troszkę mnie spaliłeś. Tam ten, wychodzi pani Dominika ze słodyczami i tam się dostaje. No, ja bym powiedział tak, ty dłużej krasz tą grę, powinieneś dać fory koledze, nie? No dokładnie. Tylko, dobra, nie wiem, dobra, jest trafiony. Wyrzuć broń dobra, najlepiej. Muszę się teraz tą wymknąć po prostu. Ten nejdzik, patrz. Obij. Myślałem, że obiję troszkę, no. No, ataczki. Ku się wyrzuca broń jak coś. Tak? Tej też nie chcę. W te beczki sobie strzel, to dostaniesz HP. Dokładnie, te beczki dostaniesz HP, nie warto spróbować. Naprawdę? Podleczysz się. Tak. No kurde. No! No nie. To fajna zabawa, panowie. Strollowali go. XD. Polamy czołga. Ktoś ma pomysł, jak to zrobić? Dobra, proponuję w końcu raz tej wyższy się... O kurde, sam się zabił. Na wyścigi ten. Okej, wyścigi robimy? Sam się zabił teraz. Wyścigi? Kto się zabił? Manojek, kto się zabił? W życie chciał wziąć. Znowu? To niewiarygodne, miros, idź to sprawdź. Beczki nie ma znowu. Ktoś upadł. Ja bym coś powiedział. Ja jestem detektywem! Nie. Paweł go zabił. Paweł. Nie, można. Paweł ma krew na rękach. Paweł, no ja mam krew, ty nie mam krwi. Dobra, zobaczcie, co ty się wydarzyło. Co chodzi? O, nie wiem. Możemy sprawdzić. Zginął przez wybuch. Przez wybuch. Przez wybuch wysadził. A jak ktoś strzelał? To ja nie chcąc, sorry, bo zmieniałem. Czemu Plaga strzeliłeś? A to czemu tak? Plaga strzeliłeś. Ty miałeś... Jesteś traitorem i miałeś AWP-kę. Poczekaj, trzeba to zbadać i zobaczyć, jak w jaki sposób zginął. Zobaczmy. Za pomocą mojego wizualera. Sprawdź. Wizualera. O, to ja. No jakie fajne. To ja strzelałem. Zapytam. Przestał tego osobnika stąd. Czyli musiał to być floter. No ja zabiłem, przyznaję się. Admiros jeszcze został. Zabiłeś zdrajcę, jesteś niewinny. Admiros mi uciekł. Dobra, panie Admiros, jakaś nagroda teraz. Nikt mnie nie słucha. Czas tej wyższy, znowu nas zabierz. Admiros uciekł. Przyjąłem. Dobra. Jaki? Bierz mi. No! Admiros! Ty jesteś nienormalny. Obiecuję ci, że jak będę traitorem, będziesz pierwszą moją ofiarą. Jest. O! Zwycięstwo, widzisz? No nie, no. Wszystko było zaplanowane. Ej, kto mnie zabił? Paweł chyba. Winda cię zgniotła? Nie. Nie, no. Szedłem sobie i coś wybuchło i nie żyłem. Ale nikt to strzelił. Dobra, jak robimy kółeczko wokół tego? I... Dobra, proponuję dwa okrążenia wokół bazy i tutaj jest meta. Dobra, wszyscy są już? Na mnie, bo się a, no właśnie, nie, plagi nie ma. Plagi. Plaga, wsiadaj. Plaga do mnie, wsiadaj. Wsiadaj do bagażnika. Do środkowego. Dobra. Ja jestem witam. Bagażnikowym. Witam. Plaga, mów tak, 3, 2, 1 i start. Ale dokąd się ścigamy? Stop. Zaczynamy, jedziemy w lewo. No. Jedno okrążenie, drugie okrążenie i tutaj jest meta. Okej. Dobra. Okej.
Jeden, go! Go! Wystartowali! Wyszyszy, nie, co się dzieje, niesamowita akcja. Nie, to tak. Ej, coś mi się... Zablokowało! A się rozprowadzimy, wygramy to! Jest, wygramy to! Strzelaj w nich! Nie. Admiral! No nie wiem, czy to jest dobry taki skrót. Chocio karma ci wypadła, Admiral. Plagasteruj mną. Ja ci nie widzę, gdzie jedziesz w ogóle. Nie, zaraz go dogonimy. Spokojnie. Jesteśmy na stabilnym trzecim miejscu. Tak, jesteśmy na pierwszym, ale jesteśmy na podium. Znaczy każdy jest. No w sumie to każdy będzie wygrany. Ja bym w razie czego, ale nie mogę. Dobra, nie ma, co to za niszczenie? Chodź się wysiądziemy, zatrzymamy, po prostu ich zastrzelimy. Sami z tej zastrzelimy, musimy wygrać. Wow! Co on tak przyspieszył? Wziąłeś? No właśnie, widzę! To jest bite! To już jest meta, czy jeszcze nie? Tak, meta! Który jestem? Jestem drugi! Wygraliśmy! Laga, brawo! Byliśmy drudzy. To dlatego, że tyle lubi się jeszcze pchał nóżkami. Super! Udało się. Jak ktoś rozjechał. Ej, co to mówi się stało? Ja wypadłem z tego i mnie rozjechaliście. Nie znasz takiej zasady, że się to nie wyskakuje. O nie. Czyli co? Czyli nie byliśmy drudzy, bo nie dojechaliśmy w pełnym składzie. To było ja powiedzieć. Wiesz, że się nie wyskakuje, plagował cię w to jest taki wyścigu? Failowy odcinek w moim wykonaniu. No patrz, spoka. No stop, ginę. Dobra, ale musimy jeszcze znaleźć drugiego traitorka. Właśnie, mamy już jednego. A może dwóch było w tym samym aucie, co wiesz? Ej, nie, bo mi się skończyło. Ja ale przecież nie wszyscy z tamtego auta zginęli. No właśnie. To jechał z plagą w aucie. Jechał z plagą, to się Manoj jechał. Ja jechałem. Ale to nie jestem ja taki. Wysadzam ciało, uwaga. No ale to miała być pułapka, to miała być pułapka na tej tora. Aha. No, ej, no zniszczyłeś te dające życie beczki, no ziomek. Jak mogłeś, i jak teraz se naładuję? Ej, ratujące życie beczki. Musimy zrobić mu pustynny pogrzeb w takim razie. Szybko na szczyt! Na szczyt wieży! I zrzucam jego ciało ze szczytu, okej. Tak, tak, to jest pustynny pogrzeb, wszyscy tak robią. A jaką modlitwę zrobimy? Nie wiem, coś wymyślimy. Rzucisz granatem, coś tam. A czemu floter nie idzie? No ja idę, tylko, wybrałem... A, by tędy idzie. Kupujesz dobra, zaraz będę. Nie. Hej, bo floter tak sobie właśnie... No, idę inną drogą, spokojnie. Ale... Dlaczego idziesz inną drogą? No bo myślałem, że każdy idzie tą drogą, co ja. Ale... No ja jestem już na szczycie, a wy jak tam? Jakoś wszyscy potrafiliśmy iść jedną drogą. Dobra, tylko ty jeden rodzynek. Znaczy nie wiem, gdzie jestem w sumie. Wladi, możesz zawiesić jego zwłokę? Nie mogę zawiesić jego zwłoki. Nie no, bez zwłoki musisz zawiesić jego zwłokę. No nie mogę, Admirosku. Ja was ale nie widzę. Gdzie jest flota? No ja jestem tutaj. Ej, wróć się. Ja widzę flota, ale tu jestem, Manojek. Ej, no tu jestem. Gdzie? No tu. Ja pobiegłem tam sobie. A czemu masz mało życia? No bo beczka mnie wysadziła. Przecież wszyscy żyjemy. Jezu. No nie, no... Serio mnie podejrzewa. Śmierdzisz, ja flota. Ty śmierdzisz. Ty śmierdzisz. Podłożył ładunek chyba, flotar. Co skrobałeś? Panie flota. No nic nie przeskrobałem. Dobra. Zniknął. Proszę powiedzieć trzy razy flotar od tyłu. Ratolf. Poczekaj, pomyliłeś się. Chyba się pomylił, bo to jest Ratolf. O, to skazuje go chyba, co? Nie! No to musi być Lynch. No co mnie spychacie? Co to jest? A co ty, to ty mnie spychasz, co ty robisz? No co mnie spychacie, co jest? Ej, panie detektywie, mogę do niego strzelić? Nie, dobra, w sumie nie było, nic ci nie wydarzyło, co? Nie, a masz ten... W sumie tak, same domysły, no. Nie ma, ej, stój, Admiro, zastanów się, nic ci nie wydarzyło. A pan Paweł? Ale to nie a ja, Paweł! Tym razem to nie ja, Paweł naprawdę. Paweł nic nie zrobił! Ale Manuel jest! Nie strzelaj! Co? A jednak czemu? Nie Paweł. A jednak no. Nie był! A jednak flotar łobuz! Ojojo! Mówiłem, że to był flotar! Ja czułem! Plaga, taki... ty popsułeś rundę! No, chciałem minę aktywować i wysiadłem niechcący. On był taki autystyczny w tej rundzie, że to musiał być flotar. No. Hej Paweł. Gdzie tu się wchodzi? Tu się wchodzi. Ja jeszcze nic ja nie zrobiłeś. Idę do mojej samotni. Ja to sorry, nie czemu? Do samotni? Aha. Paweł. Nie, Paweł zabija ludzi. To mogę go zabić? Tak, ludzie, strzelił do beczki i teraz do mnie strzela. No strzelasz do mnie, nie strzelaj. Ziomek, ty pierwszy, nie dość, że strzeliłeś do beczki koło mnie, to jeszcze pierwszy zacząłeś do mnie strzelać. Co jest grane? Czyli Paweł jest teraz. No bo ty do mnie zacząłeś strzelać. No bez jaj. Pozostaniesz ukarany. No gdzie wy jesteście? Paweł, gdzie jesteś?
Nie, nie jestem, naprawdę. Jesteś. Ej, Manu, jak ciebie po prostu tak głośno słychać, albo cię słychać mega cicho, albo cię mega głośno Paweł, słychać. No ja nie wierzę po prostu. Znalazłem nieprawda. Paweł na pewno. Paweł, zabij. Dobra, polowanie na Pawła. Ale ja on do mnie strzelał, ja go zabiłem po prostu. Jasne, w samoobronie. Panie, mhm. Panie. Każdy tak mówi. Ej, zbierzmy się może i otoczmy go gdzieś tam jakoś. W jakiś dobra, ja jestem na dachu. Ej, widziałem kogoś ciało, widzę to kogoś ciało. Ej, tam gdzie jechał ludzie. Widziałem kogoś ciało, które przeleciało. Kogoś ciało przeleciało? Kogoś ciało przeleciało? No serio, no to nie brzmi, ale... Twoje ciało dzisiaj przeleciało. Prawie nie, no dobra, czy. Sorka, nie myślałem, że to tak polecisz aż. No. A, dobra, kto Bladie? Żyje? Po kolei. Czyli Bladie kogoś zabił. Czyli Bladie kogoś rzucił, tak? No ale detektyw. Jestem detektywem, no. Aha. Dobra, to cię usprawiedliwia. Nie, no bo użyłem mocy pewnie, że tak po prostu zabijać, no. Odleciał troszkę. Sobie. Jedna osoba jest na dole, okej. Okay. Widzę Bladiego. Słuchajcie, ja nie wychodzę, bo mnie podejrzewacie po prostu teraz. O Boże, to co? Na taką odległość? Ty poleciałeś w lotar? Tak, poleciałem. O, ja spoko, detektyw zabił już dwie osoby. Dobra runda. Ja się nie spodziewałem, że te moje miecze świetne mają taką po prostu zasięg ogromny. Ja tutaj cały czas krążę i w ogóle nigdzie was nie ma. Ja cię kręcę, ale to ma zasięg ogromny. O! Nareszcie, jakiś przyjaciel. Halo, aha, drzwi mi zamknął przed nosem. No cześć. Ło! Kieseł Jedi. No nie wierzę, to serio. No jestem Jediem po prostu, co nie. Admiro, czy mogę Jedi. Tobie zaufać? Czy może, jesteś... tylko poczekaj, mogę wysadzić tą beczkę? Panie no możesz wysadzić tą beczkę. Mam pewne wątpliwości. Bo ktoś, jeszcze, bo ktoś jeszcze na pewno żyje, a ja nie wiem gdzie jest, co nie. I boję się, że zostałeś jako jedyny, Admiro. Nie, Admiro, zostałeś jako jedyny? Nie. Na pewno? Na 100%. Ja jeszcze. Ała! O Jezu! No nie, jednak został jeszcze ktoś. Dobra, już chyba przestanę tak robić, bo faktycznie zrzuciłem trochę. Dobra, wiecie co, chyba muszę popełnić... Czemu mnie zrzuciłeś? Chyba popełnię samobójstwo. Nie! Nie, co to było? Naprawdę? Ta runda po prostu. Ale tak była dobra, prawda Paweł? A Manojek, czemu do mnie strzela? Detektyw przyszedł załamanie psychiczne. No bo nie chciałem cię zabić od razu, bo znowu było, że od razu zabiję. No właśnie, dlatego wiesz, to był dobry motyw, nie? W tym momencie. Ej, ale Manojek, już nie żyłeś kiedy... Jak zobaczyłem po prostu, że traitorem akurat jestem, no to tak, Admiros zbiegł do Pawła i mnie zabił. Tak. Nieźle. Mówię, zrobię taki intrygę trochę, co nie, że to Paweł. O Jezu! No i widzisz, czułem, że to ty jesteś, co nie? Tak miałem takie przeczucie. Ogólnie na tą rundę zakupiłem specjalną maszynę, która sprawdzi, kto się nadaje jako... tak jak ja. Mój asystent. Ja się nadaję na jako, ja też bym się nadawał. Kto chciałby być moim asystentem? Ja jestem twoim asystentem, Admiro, zawsze. Gdzie jesteś? Okej, Manojek się odezwał. Bladi tak, się odezwał. Ja chcę być twoim asystentem. Ja się odezwałem. To ja też chcę być. Paweł i Flotar się nie odezwali. Że chcą być nie, no to jest głupie. Gdzie jest Paweł? To mnie sprawdź. Sprawdź mnie. Chodź, Flotar, chodź. Dobra, idę. Czekaj, już schodzę. Tylko drabiny pożyczę. O, coś szykuje, bo Flotar wie, że zostanie sprawdzony. Już coś czuje, tak sobie myśli. On tak czuje, właśnie. Gdzie ty jesteś? Ja nie, oni mnie słyszą. Proszę bardzo, widzicie? Specjalnie nic nie mówiłem, żebyś mnie wybrał. No. Gdzie jest Paweł? Traitor mnie przechytrzył. No jak jest Paweł? Ja słyszałem, że ja chcę. Mówicie, to Manojek. No to kliknij, ale to nie mogę. Nie klikaj. Dobra, już nie mam drugiego. To jest strzela. Ktoś martwy tam leży. Halo? Co się stało? Tam jest trup na dole windy. O nie, trzeba to zbadać. Ej, strzela! Ej, tam w budynku ktoś strzela! Widzieliście to? Trzeba szybko sprawdzić. Tak, to jest Paweł! Paweł! Paweł, oczywiście! Paweł znowu? O nie... No. Panie Pawle! O! O! Poczekaj! Byłeś odmrożony. Ej, czyli kto był traitorami w tej rundzie? Paweł i kto? Ja i Paweł. Aha, ja nie. Nie, ja spadłem z windy. No, nie, no jak mówię, tak to się właśnie ja umiem podejrzewać plagę, wiesz? Tak umiem się. Moje typy na rundę to jest plaga i kto? A kto się ze mną pościga? To jest plaga?
Plaga, ej! Ej, Jezu, plaga mnie przejechała prawie, no. To, no nie przesadzaj, nie przejechałem cię. 20% życia mi zabrało. To, gdzie ty byłeś? I Admirosa też poświęciłeś. Kurde, plaga, ja pierdzielę, już, spokój. Plaga jest traitorem. Nie jestem traitorem. No on tak se jeździ, że niby tak obok wszystkich, ale kurde, on chce potrącić. To jest podejrzane. Kto? Kto się bawi? A, faktycznie, kto? Jak się zawinął od razu, kto? I się odsunął. No ja jestem snajperem, bo ja was obserwuję. Bo co? Ale na jakie podstawy nas obserwujesz? Nie, nie mam. Mam zwykłego rifla, mam, serio. To ja się ruszajcie się cały czas, może. Ja się skaczę po tych... Plagę tylko obserwowałem. Ja mam zlecenie. Nie wiadomo, co z tego będzie zaraz. Patrz, jaki jestem. No, ja myślę, że Flo czekał na górze, aż ktoś podejdzie do beczek. Nie. Manojek tu na pewno jest zdrajca. Bo co? Bo wsiadłem do auta? Tak, XDDDD. Ja też byłem zdrajcą, bo jeżdżałem tym, no. Nie no, plaga, ale ty potrącałeś ludzi. Nieprawda, nie potrącałem. Prawda. Do mnie strzelił. Ej, czemu Paweł jest uszkodzony? No bo dostał autem. Paweł mnie potrącił, jeszcze mnie ten. Smoka rzuciłem. To ja ale byłem. Na no jakiej podstawie? Halo, co ty robisz? Cześć, nie wiem. Zejdź na dół. Paweł, nie wystrasz się, jestem za tobą. Nie, nie schodzę. Nie, no ja idę cię zabić. Nie, jeżeli podejdziesz tutaj... No to co? To czemu się boisz wszystkich smoka, nas? Drugiego. No bo ja chcę obserwować. Nie, ja idę do ciebie. No ja cię zabiję, traitorze. Psz, zobaczymy, kto kogo pierwszy zabije. Oho. Ty zdrajco. No, może nie kłóćcie się, może nie jesteście traitorami. No, ja nie jestem na przykład. No ja też. Dobra, ja nie chciałem jestem. Stałem nie zostać, jestem. Ja też nie jestem. Mogę nawet wyrzucić dla ciebie broń. Nie, nie chcę, żebyś wyrzucił. Cześć, chłopaki, no to jestem. Mogłeś zrobić to samo. Ja naprawdę nie. Aha, dobra. No, wyrzucamy broń, ale tam rzuć. Ej, tam gdzie jest Blady zrzuć. Ja nie! Jestem za tobą. Ja nie strzeliłem. Flotar widziałem, kto to był? Nie, z dołu. Ktoś strzelił do nas na dachu. Paweł jest chyba. Aha, Paweł nie. Dobra, Paweł. Ej, ktoś strzela. Tam na dole. A tutaj ktoś jest. A nie, dobra, myślałem, że tam ktoś strzela. A właśnie, ktoś jest, kurde. Ale Blady się nic nie odezwał w tej rundzie. On jest traitorem, zamachowcem, zabija. Blady jest takie... My tu byliśmy wszyscy. Coś mi tutaj nie gra. Ja jestem detektywem, geniusze. O Jezu, sorry. Co? Co ty robisz? Admirasz, czemu do mnie strzeliłeś? Nie strzeliłem do ciebie, przez przypadek. Ale obok mnie. Może zmieniałem broń. Zamiast kółkiem pokręcić, to kliknęło mi się. Czemu Manojek do kogoś strzela? Bo Flotar se poszedł i nawet jak do niego strzelałem, nic sobie nie powiedział. Nic, nie odezwał się nawet. Bo uciekał. Ty geniuszu, byłem sprawdzić ciało Pawła! To za Sparta. Ale jakim cudem ty chciałeś sprawdzić, jak nie jesteś nie tak jak tym? Myślisz. Admiros jest zdrajcą! Nieprawda! Tak! Admiros! Nie, zatrzymujcie! Się ruszyłem! Manojek. Kto był drugim? Jezus, Paweł ja był. Manojek, geniuszu, jak klikniesz na ciało, to ci się pokazuje. Czemu Blady jest helikopterem? Admiros, jak ktoś się ma apteczkę. Zmienił się. Nie wierzę w to. Ja cię kręcę. Admiros, zamiast mnie tutaj zawołać, i bym tu po prostu przyjechał i sprawdził, co się dzieje. O to było. Blady, przejechałeś halo, nas. Nie, no, przyjechałem tu po prostu. Witam. Chodź, weźmy sobie apteczkę, panie śmigło. Nic ci nie będzie. O, na dzięki. Pewno? Na pewno. Dobra. Ja się chowam, bo oni coś tam kombinują strasznie, wiesz? No, hej, Floty. No i co ci się stało, co? No bo widziałeś, że wtedy spadłem z tej windy. Po przejściach. Się leczą. No nie no, aż tyle mnie zabrało prawie całe HP. Blady i Admiros pewnie są. Niezły ja mój. Nie jestem. Ogólnie ja też się sprawdzić. Chciałem się sprawdzić, ale wyszło tak, że w końcu... No, zacząłeś się leczyć. O nie. Dostałem apteczkę zabić, zamiast sprawdzarki, co nie? Halo. Chyba detektywa zabić, co nie? Halo. A gdzie jest ta apteczka? To Manojka wyleczymy, bo on ledwo żyje. Nie, no nie przyjadę, przecież no, ja mam 16 HP. Chodź, chodź za mną, zaprowadzę cię. Ale Admiros chce mnie zabić. Dobra. Patrz na niego, celuje we mnie. Obserwuję. Obserwator. Kopnę obserwator, to jest takie no na parapecie siedzi i obserwuje. No nie wejdę przed to. Ej, dobra, pokażę ci, Paweł, pokażę ci moją budę, chodź. Pokażę. Dobra, idę. Co ci budę pokażesz? O kurde, fajnie. No. A jestem już bomba. Patrzyłeś już drabiną? O, patrz, widzisz, tutaj jest napisane. Halo. Manojk, czy ty jesteś normalny? Manojk był traitorem, próbował mnie zabić. No. Naprawdę? Tutaj. To ładnie. No to dobrze, już jednego mniej. A gdzie go zabiłeś? Patrz tutaj, co na dachu. Strzelił we mnie, tylko nie trafił tak za dużo. Już on ledwo żył. No wiem. Faktycznie. No? Patrz, shotguna. Shotguna polecam. Dobra, witam, dalej. Cześć. Witam, patrz, jego ciałko. Już go sprawdzam. Może traitor, może zabijemy nie, kogoś, nie, 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 no to ja proponuję, żeśmy to zabijemy. Paweł!
Kogo możemy zabić? No i co z tego? Ja chcę kogoś zabić teraz. No. To może szukam trenera, chcę kogoś zabić. Strzelamy w niego, a nie. Ale ledwo go widać. No to chodź, zabijmy. Jeżeli was zobaczę, to od razu strzelam. Nie, nie strzelaj w nas. Żartuję, żartuję. No nie mówię, że chcecie mnie zabić, no to żartowaliście. Admiros jest chyba. Nie, to był tak żarcik tylko. Dobra, zabijamy Admirosa. Ale nie, ja nie widzę. Ale on groził, ten groził detektywowi, że go zabije. Bo tu jest Admiros. Tak, o, nie chcę ciebie zabijać. Ja mu apteczkę dał, on powiedział, zabijecie. Wypeniał. Nie, ja nie jestem, ja zabiłem Manojka. Tutaj był Manojek, był traitorem, prawie zabił Flotarka. No. No dobra. Ojej, no dobra, to zabijmy Manojka, dobra, niech będzie. Pysz. Chyba, że Blady jest. Zabijmy kogoś. Jestem zaufanym pomocnikiem Pawła, więc przykro mi. Aha, ale to sprawdzony jesteś? Nie, sprawdzony jesteś. Chodź, zabijmy. Dobra. Admiros tak mówi, bo jest zdrajcą. Nie mówię tak, nie jest sprawdzony, bo Paweł rzucił apteczkę i nie ma... Aha, dobra. Czyli Bladiego zabijamy. Okay. Nieprawda, jest... Prawdopodobnie... Nie, zabijmy Bladi, chodź tutaj, musimy porozmawiać. Zróbmy podział obowiązku. Jest Admiros, jest Admiros, który zabił tutaj Manojka. Wszyscy są. Strzelamy Bladiego, szybko. Dobra, dobra. Stop! Co? Wow. A, nie był. Czyli Admiros musi być. Co? Czyli plaga! Co? Ale wy przepraszam! Ja mówię wam, poczekajcie, detektyw zbada ciało. Detektyw może zobaczyć, kto ostatni widział. Ja widziałem. Ja widziałem, ja go zabiłem, nawet mówiłem. Wszyscy wyeliminowali. Ale to jest najlepszy po kolei, co nie? Ale ostatniego. To Admiros jest, nie, to plaga. Ja byłem plaga i ja. Tylko że on zaatakował Flotara, miał chyba. Nie wiem, 3 życia, 5? Bezpodstawnie mnie zaatakowaliście na końcu. No właśnie. Nie, to była podstawa. Nie było podstawy. No tak, dobra. Ale później, bo ostatnia runda? Ostatnia runda. Kończymy już? Nie, chyba kończymy już. Kończymy już chyba. Tak? No tak jest. Także na razie, cześć. Cześć.